Drodzy przyjaciele, witamy was serdecznie. Mamy ten wielki przywilej mówić do was dzisiaj o Jezusie Chrystusie, potężnym, wielkim Bogu, Panu Panów i Królu Królów. Nazywam się Artur Ceroński i w 2001 roku osobiście spotkałem Jezusa. Chciałem, żebyście pozostali z nami przez tą godzinę, którą tu będziemy. Chciałem, żeby każdy z was, kto gdzieś w pobliżu tutaj jest, zechciał posłuchać tego, jak wielki i dobry jest Bóg. Przyjaciele, jak przed 2001 rokiem byłem człowiekiem totalnie popapranym przez życie. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem w zorganizowanych grupach przestępczych. Byłem dealerem narkotyków. Byłem narkomanem. Trzykrotnie umierałem na ulicach tego miasta od kokainy. Ale w 2001 roku osobiście spotkałem Jezusa. Nie spotkałem religii, nie spotkałem kościoła, nie spotkałem kleru. Spotkałem Jezusa Chrystusa, potężnego Pana i Zbawiciela. Siedząc w celi, zacząłem czytać Biblię i przeczytałem ten prosty tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uklęknąłem na kolana i powiedziałem: Panie Boże, nie znam Ciebie, ale wiem jedno, że ja nie żyję, a Ty żyjesz. Wiem, że gdybym dziś umarł, idę do piekła, ale Ty powiedziałeś, że umarłeś za moje grzechy. Ja mu tam oddałem swoje życie i moje życie uległo absolutnej zmianie. Nie przez to, że jakaś forma resocjalizacji czy autonaprawy przyszła do mojego życia, ale przez to, że zaufałem potężnemu Bogu. Przyjaciele, dzisiaj idę do nieba. Dzisiaj jestem człowiekiem, który ma realne życie. Dzisiaj nie wegetuję w tym systemie religii czy humanizmu. Dzisiaj nie stoję i nie patrzę zdziwiony na to, jak diabeł mnie dojeżdża. Dzisiaj idę do nieba, a tutaj na ziemi z Chrystusem Jezusem funkcjonuję w zwycięstwie i w mocy. Przyjaciele, to co do was mówię jest bardzo dziwne, ale taka jest prawda. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za free. To jest zupełnie za free. Za free, przyjaciele. Nie potrzeba na to zasłużyć, nie potrzeba na to zapracować, nie potrzeba niczego, jak tylko tego, żeby osobiście przyjść do Jezusa, oddać Mu swoje życie, zaufać Mu w to, że On 2000 lat temu tam na krzyżu Golgoty umarł za moje i Twoje grzechy, że On wziął na siebie całą patologię moją i Twoją, że On pokonał śmierć. Jezus Chrystus jest kozakiem, to jest ktoś, kto przyszedł tu na ziemię, abyś Ty mógł żyć. To jest ktoś, kto umarł za Twoje grzechy. To jest ktoś, kogo dzisiaj możesz się chwycić jak potężnej kotwicy. Jeszcze dzisiaj zaufaj Jezusowi. Jeszcze dzisiaj oddaj Mu swoje życie. Nie myśl, że Ci potrzebny do tego jest Kościół. Nie myśl, że potrzebny Ci jest kler. Nie myśl, że potrzebny Ci jest jakiś człowiek. Słowo Boże mówi, że z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę. Potrzebujesz tylko uwierzyć. Wiara to jest pewność tego, czego nie widać. Uwierz w to, co się stało 2000 lat temu. Zaufaj Jezusowi. Oddaj Mu swoje życie. Kopnij diabła w Jego śmierdzącą dupę. Stań na tej ziemi w autorytecie Jezusa Chrystusa i weź swoje zwycięstwo. Religia jest z piekła. Humanizm jest z piekła. Ale Jezus Chrystus pokonał piekło. Pokonał szatana. Jako jedyny w historii wszechświata. Jeszcze dzisiaj zaufaj Jezusowi. Przyjaciele, posłuchajcie tego, co będziemy tutaj mówili. Pozwólcie na to, aby Duch Święty przekonał was o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Pozwólcie na to. Ojcze, ja modlę się teraz o to miejsce. My stoimy tutaj jako Kościół Twój, Ojcze. My modlimy się w imieniu Jezusa i bierzemy autorytet nad wszelką demoniczną siłą na tym miejscu. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelką demoniczną siłę. Ja odpycham demoniczny wpływ. Ja ustanawiam moc Bożego Słowa. O, w imieniu Jezusa. Ja mówię do was, Boże aniołowie,
wchodźcie tutaj na miejsce, dotykajcie ludzi, wchodźcie w ich obecność, w imieniu Jezusa. Diable, przypominam ci, że jesteś pokonanym buntownikiem z chóru Boga, jesteś zwykłym zerem, jesteś zwykłym zerem. Jezus Chrystus cię pokonał, nie masz prawa do tych ludzi, nie masz prawa do tego miasta. My w imieniu Jezusa ogłaszamy, że jedynie Jezus Chrystus jest Panem Warszawy, Panem każdego człowieka, Panem każdego miejsca. My w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy autorytet nad wszelką demoniczną siłą atakującą ludzkie umysły i ustanawiamy wpływ Bożego Słowa. Przyjaciele, zostańcie z nami i posłuchajcie tego, o czym ci ludzie będą do was mówić dzisiaj.